wodę zamieniłeś w wino. Ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Tylko ty. Blaskiem oświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg. Witaj po karmie, w którym niezmierzony nieba i ziemi Twórca jest zamkniony. Witaj napoju zupełnie gaszący, umysł pragnący. Witaj krynico wszystkiego dobrego, gdy bowiem w sobie masz Boga samego. Znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności, niesiesz godności. Pan Bóg jest dla nas miłosierny, łaskawy. A więc Panu Bogu dziękuję ja zawsze, za wszelkie dobro, kiedy Bóg otacza nas. Bóg zapłać w szczególny sposób tu księże biskupie za to, że ksiądz biskup przybył do nas, że za mszę świętą, za piękne słowo Boże, które nas ubogaciło, przybliżając te wielkie miłosierdzie Chrystusa i tą historię naszej ojczyzny. Bóg zapłać księdzu biskupowi, Bóg zapłać Panu Marszałkowi, wszystkim zgromadzonym, Wojsku Polskiemu, który swoją obecnością tak ubogaca tą dzisiejszą uroczystość. Bóg zapłać z Holi Młodzieżowej naszej parafii, z Holi Dziecięcej, wszystkim zgromadzonym Wam, kochani, tutaj Bóg zapłać. No, w szczególny sposób niech mi wolno będzie podziękować, słuchajcie, kochani, naszej pani burmistrz miasta Gnitarzyn, Barbarze Galicz. To właśnie ta inicjatywa wyszła od naszej pani burmistrz, która zwróciła się do mnie i razem z księdzem dziekanem udała się do księdza biskupa, zapraszając księdza biskupa na tą podniosłą dzisiejszą uroczystość. Bóg zapłać pani burmistrz jednocześnie za wszelką troskę, jaką otacza tą, żeby ta uroczystość dzisiejsza jak najlepiej wypadła. Bóg zapłać pani burmistrz i że tak czuwa nad naszą gminą, nad naszym miastem. Bóg zapłać jeszcze raz wszystkim wam, kochani, za waszą obecność. Za chwilę ksiądz biskup udzieli Bożego błogosławieństwa na dalszą naszą posługę, aby ta nasza ojczyzna rozwijała się bezpiecznie, w pokoju, w wzajemnym zgodzie, w zrozumieniu. Potrzeba nam wszystkim, kochani, tej modlitwy. Modlitwa nas jednoczy, dlatego tak jak wspomniał ksiądz biskup, a teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. I ja z całego serca wszystkim gorąco dziękuję za obecność, za tą niezwykłą Eucharystię i z całego serca wszystkim błogosławię, a szczególnie naszej całej ojczyźnie. Poczek, stój, w lewo zwrot, na prawo, patrz.
Szanowni Państwo, Narodowe Święto Niepodległości to dla nas Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy jubileusz ten jest doskonałą okazją, by opowiedzieć dzieje ojczyste także poprzez często mniej znane historie lokalne. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, pan major Mariusz Woźniak, złoży meldunek Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Powodzią! Baczność! Brawo! Bacz! Panie Marszałku, dowódca uroczystości, major Woźniak, melduje pan oddziały na uroczystym apelu z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej stulecie odzyskania niepodległości. Czołem żołnierze! Czołem, panie marszałku! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocz! Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odegrany film państwowy i nastąpi wciągnięcie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na marsz. Zapraszam do wspólnego odśpiewania filmu państwowego. Oddział, baczność! Brawo! Patrz! Flagę Rzeczypospolitej Polskiej odnieś! Odległości.
witam raz jeszcze naszych wyjątkowych gości. Z ogromną przyjemnością witam pana Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszę się z obecności pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej Konstantego Radziwiłła. Z radością witam jeszcze raz Jego Ekscelencję księdza biskupa Rafała Markowskiego. Jest dzisiaj z nami starosta powiatu piaseczyńskiego pan Wojciech Ołdakowski. Z radością witam państwa burmistrzów, wójtów oraz wszystkich przedstawicieli samorządu terytorialnego. Cieszę się z obecności wszystkich duszpasterzy. Witam przedstawicieli służb mundurowych, wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Są z nami dyrektorzy placówek i instytucji oświatowych, kulturalnych, zdrowia i pomocy społecznej. Miło nam gościć przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. Serdecznie witam przedstawicieli lokalnego biznesu, mieszkańców i wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, jesień 1918 roku była jedyna w swoim rodzaju. Na mapę świata powracała właśnie Polska, rodząca się w gulach krwawej I wojny światowej i wcześniejszych, brutalnie tłumionych przez zaborców powstań. Podczas gdy inne narody, pogrążone w żałobie i refleksji, zastanawiały się, jak po wojennej zawierusze wrócić do normalnego życia, my, Polacy, także tragicznie doświadczeni, mieliśmy wreszcie powody do świętowania. Powojenne okoliczności i znaczne osłabienie zaborców rozpaliły w pełni patriotyczny entuzjazm naszych przodków. Niepodległościowa reakcja łańcuchowa, budząca na dobre narodową dumę i poczucie zjednoczenia, przybierała na sile. Już miesiąc przed tym, jak Rada Regencyjna przekazała 11 listopada 1918 roku władzę nad odrodzonym państwem Józefowi Piłsudskiemu, stołeczna gazeta Kurier Poranny relacjonowała: wczoraj od południa Warszawa zmieniła oblicze. Zmieniła je nagle, jak za uderzeniem pioruna, bo zaiste uderzył piorun, piorun błogosławiony. Onegdaj Warszawa wyglądała jak mumia, owinięta w szmatki i łachmanki, nasycone sublimatem utrwalającym pozór istnienia. A teraz ulice poczęły krążyć, place wirować, chwila uroczysta, godzina wielkiego cudu. Zrasta się w jedno ciało rozcięty po trzykroć narodowy organizm. Zwracają nam dzieje to, co nam odjęły. Zwracają nam naszą ludzką własność. Te słowa obrazują, jak bardzo upragniona była nasza wolność, jak cudownym snem na jawie się stała i jak bardzo zmieniła naszą narodową rzeczywistość. Szare ulice, gmachy i miejsca rozkwitły na biało-czerwono, a zniewoleni przez 123 lata Polacy odzyskali swoją godność i prawo do samostanowienia. Tym bardziej z najwyższą powagą i szacunkiem odnosimy się do okresu walk o niepodległość, zwieńczonych 11 listopada jako datą odrodzenia się Polski na nowo. Kraj rozdarty między trzech zaborców, uciskany, rusyfikowany i germanizowany, nigdy nie stracił wiary w odzyskanie wolności. Było coś, co jednoczyło Polaków przez te lata niewoli. Tym spoiwem była wiara katolicka, tradycje przodków i ten szczególny polski romantyczny patriotyzm, mobilizujący rodaków do stanowienia czynnego oporu i walki zbrojnej w kolejnych zrywach niepodległościowych, w insurekcji kościuszkowskiej, powstaniu listopadowym i styczniowym. Mimo że były przegrane i kończyły się represjami,
Naród nigdy nie zrezygnował z marzeń o wolnej Polsce. Kolejna szansa pojawiła się po wybuchu I wojny światowej. Już wcześniej Józef Piłsudski z kadrą oficerów organizował i szkolił drużyny strzeleckie. 6 sierpnia 1914 roku wyprowadził z krakowskich oleandrów pierwszą kompanię kadrową i rozpoczął walkę o wyzwolenie kraju. Zaborcy przegrali wojnę i Polacy wykorzystali historyczną szansę. W październiku 1918 roku nastąpiło wyzwolenie ziem polskich, a 10 listopada przejechał z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski i przejął władzę nad wojskiem. Zaś na arenie dyplomatycznej spraw Polski bronili Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński i Roman Dmowski. Kluczowym poparciem dla nas była deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, której 13 punkt wyraźnie artykułował, że Polska ma być niepodległym, demokratycznym krajem z dostępem do morza. To, jak poważnie i perspektywicznie podchodzono do dzieła odbudowy kraju, opisują słowa Romana Dmowskiego. Względem ojczyzny to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą. Dziś trudno sobie wyobrazić, jak heroiczną pracę trzeba było wykonać, żeby w młodym, zjednoczonym już państwie powołać na wszystkich szczeblach administrację, uchwalić konstytucję, dokonać reformy szkolnictwa i ustanowić obowiązujący porządek prawny. A granice nie były przecież jeszcze bezpieczne. Istniało realne zagrożenie ze strony niedawnych zaborców. Polska poradziła sobie dzięki poświęceniu i ogromnej pracy obywateli, którym przyświecał jeden cel – budowa nowego, silnego, sprawiedliwego, demokratycznego, liczącego się na arenie międzynarodowej państwa. Polacy chcieli udowodnić, że zasługują na wolność, o którą walczyli przez dziesiątki lat. Radość z odzyskania wolności była ogromna i wyzwoliła niespotykane pokłady siły oraz energii skierowanej na budowę tak długo oczekiwanej, wymarzonej Polski. Szanowni Państwo, ziemia tarczyńska, na której dziś się znajdujemy, zapisała się w historii Polski w walce o wolność i niepodległość złotymi zgłoskami. Wsiąkła w nią polska krew i wyszli z niej liczni, światli ludzie, prawdziwi bohaterowie. Wielu z nich zostało honorowymi obywatelami miasta Tarczyna. To ku ich czci został ufundowany przez mieszkańców stojący tu obelisk. Ku czci poległych na przestrzeni wieków powstańców, żołnierzy, społeczników, duchownych, patriotów, tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę od Konfederacji Barskiej aż do Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Ten pomnik jest bardzo ważnym, symbolicznym miejscem dla naszej lokalnej i narodowej tożsamości. Dziś żyjemy w wolnym kraju. Mamy to szczęście, że nie musimy walczyć, ginąć czy uczyć się na tajnych kompletach. Ale nie zwalnia to nas z obowiązku dobrego i rzetelnego kształcenia i wychowywania w duchu służby ojczyźnie i dumy z bycia Polakami. Jednak nie zapominajmy o przeszłości, która nauczyła nas, że efekty przynosi tylko ciężka praca, praktyka oraz przemyślane działania. Czyż nie na tym właśnie polega patriotyzm? Aby zapracować na rzecz naszych potomków, tak by mieli oni zapewniony spokojny byt w państwie, które zapewni im wszystko, czego potrzebują, musimy dążyć do tego, by dorównać osiągnięciom z przeszłości, budując lepszą przyszłość, opartą na bezpieczeństwie kraju i narodowym dobrobycie. To nasze zobowiązanie dla Polski i przyszłych pokoleń. Szanowny Panie Marszałku, bardzo proszę o przemówienie okolicznościowe.
Dziękuję bardzo. Wielebny księże biskupie, wielebny księża, panie burmistrz, panie senatorze, panie ministrze, panie starosta, szanowni państwo, zaproszeni goście, mieszkańcy Tarczyna, gminy Tarczyn, szanowni państwo. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani burmistrz i państwu za zorganizowanie tej uroczystości. To dla nas Polaków niezwykle ważny rok. To setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To ważny rok i dobrze, że świętujemy ten rok przez tak długi czas, że będziemy również po 11 listopada organizowali uroczystości i cieszyli się z tego, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość i będziemy cieszyli się z tego, że jesteśmy państwem, krajem niepodległym, suwerennym, demokratycznym. To bardzo ważne, aby tego typu uroczystości odbywały się w małych, większych i w mniejszych miejscowościach, bo możemy podczas takich uroczystości nie tylko przeżyć cerebrę, ale również możemy dokonać pewnej refleksji, zastanowić się, dokonać pewnej zadumy, zastanowić się nad tym, w jakiej kondycji jest nasz patriotyzm, w jakiej kondycji jest Polska, co nas czeka. Bo to, co było przez 100 lat, my już wiemy. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy walczyli o Polskę, którzy walczyli o to, żeby Polska była państwem wolnym, niepodległym. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za tą piękną homilię, w której ksiądz tak dużo mówił o miłości. O miłości Chrystusa do ludzi, o miłości nas, o miłości naszej miłości. Bo w jakiej kondycji jest nasza miłość do ojczyzny? W jakiej kondycji jest nasza rodzina? W jakiej kondycji jest nasza wiara? W jakiej kondycji jest nasz duch? Bo jeśli nie będzie silnej rodziny, jeśli nie będziemy mieli silnego ducha, to nawet jeśli będziemy mieli silną armię, to Polska kiedyś przestanie być niepodległa. To my musimy być silni pojedynczo i grupowo. To my musimy być silni w rodzinie, w małych miejscowościach. To my musimy wiedzieć i może nie walczyć, bo walczyć to przyjdzie czas, ale ciągle dbać o niepodległość, o naszą wolność. Polacy chcieli wolności. Miałem nie mówić o przeszłości, ale siedziałem obok księdza proboszcza z Rembertowa i ksiądz proboszcz Drembertowa powiedział mi, że sprawdził, jak wyglądały księgi chrztów w roku 1918. One były pisane w języku rosyjskim. Dopiero od 5 maja były pisane po polsku. Gdyby nie odzyskanie wolności, gdyby nie nasza niepodległość, gdyby nie to, o czym była mowa, że wykorzystaliśmy ten moment, upomnieliśmy się o nasz kraj, o naszą ojczyznę, o naszą ziemię, o naszą suwerenność. Nie mówilibyśmy po polsku. Pewno myślelibyśmy również po rosyjsku. To piękne i musimy ciągle o tym pamiętać. O tym, że ta wolność, że niepodległość jest nam zadana. Jest dana, ale również zadana. Że to jest dla nas zadanie. Zadanie dla nas wszystkich. I bardzo dziękuję za tą dbałość państwa o pamięć, o historię, o te wszystkie przejawy patriotyzmu. Cieszy mnie, proszę państwa, i cieszy nas wszystkich, że Polska jest coraz piękniejsza, że Polska się rozwija. Ja rzadko bywam w Tarczynie, kiedyś przejeżdżałem autobusem, bo autobus przejeżdżał przez Tarczyn, teraz już autobusem nie jeżdżę, ale widzę, że Tarczyn rozwija się jak Polska, że pięknieje, że to tu w Tarczynie, jak w pigułce widać, jak wygląda Polska, że Polska się rozwija, że Polska się bogaci, że jest coraz zasobniejsza, że jest bezpieczna. To jest też niezwykle istotne i ważne, że Polska jest bezpieczna, że do Polski chcą wracać również ci Polacy, którzy wyjechali za granicę, bo mówią, że w Polsce jest bezpiecznie, że Polska się rozwija, że Polska pięknieje.
Proszę Państwa, życzę Pani Burmistrz, życzę Panu Staroście, bo jesteście reprezentantami małej ojczyzny. Życzę nam wszystkim, żeby w naszych małych ojczyznach żyło nam się coraz lepiej, żeby żyło nam się coraz dostatniej, ale żebyśmy pamiętali o swoich wartościach, żebyśmy pamiętali o swoich korzeniach, żebyśmy pamiętali o swoich fundamentach. Bo jeśli zapomnimy o tym, jeśli nie będziemy o nie dbać, to nasz dom, ten budowany przez nasz dom, będzie słaby. Życzę Państwu, żeby Państwa marzenia się realizowały. Życzę, żeby te nasze polskie marzenia się realizowały. Żeby tarczyńskie marzenia się realizowały. Żeby piaseczyńskie marzenia się realizowały. Żeby realizowały się Państwa indywidualne marzenia. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję Panie Marszałku. O zabranie głosu proszę dowódcę 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego imienia podpułkownika Jana Kowalewskiego, pana pułkownika Andrzeja Kozera. Szanowny Panie Marszałku, Czcigodni Księże Biskupie, Panie Ministrze, Panie Senatorze, Pani Burmistrz, Panie Starosto, Bóg, honor, ojczyzna. Są to słowa na naszych sztandarach wojskowych. Ale też wielki wiersz narodowy mówił, ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Z tego miejsca chciałbym podziękować włodarzom ziemi tarczyńskiej, że Państwo zauważyliście żołnierza polskiego, że jesteśmy tu w tym dniu również z Wami. Pani Burmistrz, serdecznie dziękuję, bo to żołnierz polski, a wówczas chyba każdy był żołnierzem, walczył o wolną Polskę. Dziękuję Pani Burmistrz jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję wszystkim Państwu, że wojsko jest również z Państwem. Niech tak zostanie. Dowód uznania i szacunku dla wszystkich mieszkańców ziemi tarczyńskiej. Niech mi będzie wolno złożyć w dniu dzisiejszym, w tej doniosłej chwili, pamiątkowy ryngraf 1. Grójeckiego Ośrodka Rady Elektronicznego. Niech on będzie symbolem symbiozy Wojska Polskiego. Z tej małej ojczyzny żołnierzy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego imieniem pułkownika Jana Kowalewskiego, wielkiego żołnierza, który walnie przyczynił się również do zwycięstwa podczas kampanii polsko-bolszewickiej w 20 roku. To on właśnie, Szanowni Państwo, przyczynił się do rozszyfrowania kodów bolszewickich. Pani Burmistrz, niech mi będzie wolno na Pani ręce złożyć dla wszystkich mieszkańców ziemi tarczyńskiej skromny ryngraf. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Szanowni Państwo, obejmując honorowy patronat, pan prezydent Andrzej Duda skierował do nas list. Dla upamiętnienia stulecia powrotu Polski do rodziny wolnych państw, dla uczczenia zasługi ojców niepodległości oraz całego narodu, których wspólnym staraniem ojczyzna odrodziła się po latach niewoli. Z podziękowaniem dla organizatorów obchodu, władz gminy Tarczy oraz Stowarzyszenia Perły Mazowsza, lokalna grupa działań, w przeświadczeniu, że wspólne świętowanie wielkiego narodowego jubileuszu będzie przyczyniać się do budowania jedności oraz inspirować do pracy dla dobra Rzeczypospolitej. Z życzeniami sukcesów w dalszym promowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Szanowni Państwo, list skierował również do nas pan minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mariusz Błaszczak. Serdecznie proszę pana Sergiusza Muszyńskiego, doradcę pana ministra, o odczytanie listu.
Szanowni mieszkańcy gminy Tarczyn, uczestnicy tarczyńskich obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wstępie chciałbym złożyć na ręce pani burmistrz Barbary Galicz serdeczne podziękowanie za skierowane do mnie zaproszenie na tarczyńskie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety, ze względu na obowiązki wynikające z wypełnienia zadań ministra obrony narodowej, nie jestem w stanie osobiście uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Wydarzenia sprzed blisko stulecia są dla nas dzisiaj bardzo ważnym punktem odniesienia. Jesteśmy winni hołd wielu pokoleniom Polaków, którzy jednocząc się na rzecz spraw fundamentalnych w całym okresie 123 lat zaborów, przyczynili się do powrotu naszej ojczyzny na mapę świata. Pamiętamy o uczestnikach wszystkich polskich powstań narodowych, rozpoczynając od Konfederacji Barskiej oraz Insurekcji Kościuszkowskiej. Oddajemy cześć Legionom Polskim oraz bohaterom wojny polsko-bolszewickiej, którzy obronili naszą młodą niepodległość. Pamiętamy również o wszystkich tych, którzy o wolność walczyli nie z bronią w ręku, ale poprzez ciężką pracę organiczną na rzecz zachowania naszej tożsamości narodowej. Szczególną cześć jesteśmy winni polskim ojcom niepodległości, którzy reprezentując różne obozy polityczne, potrafili wówczas zjednoczyć się wokół idei wolnej Polski. Oprócz wspominania historii, świętując setną rocznicę odzyskania niepodległości, powinniśmy wybiegać myślą naprzód, ku czekającym nas wyzwaniom. Trzeba również uświadomić sobie, że perspektywa obchodzonego jubileuszu jest znacznie szersza, albowiem upamiętniamy także wszystkich tych, którzy w okresie II Rzeczypospolitej podjęli wysiłek budowy nowoczesnego państwa polskiego. Przekazując najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim uczestnikom tarczyńskich obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pragnę wyrazić nadzieję, że ten historyczny jubileusz będzie świętowany w jedności wynikającej z łączącego nas dobra wspólnego, jakim jest niepodległa i suwerenna Rzeczypospolita Polska. Podpisano minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niech mi wolno będzie poprosić pana marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Karczewskiego oraz panią burmistrz Tarczyna Barbarę Galicz o odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a jego ekscelencję księdza biskupa Rafała Markowskiego serdecznie proszę o poświęcenie tejże tablicy. Zapraszam Państwa. Tablica znajduje się obok płaskorzeźby Jana Pawła II. Treść tablicy brzmi: setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w hołdzie bohaterom walk o wolność ojczyzny, wdzięczni mieszkańcy ziemi tarczyńskiej. 30 czerwca 2018 roku. Dla uczenia i podkreślenia tego podniosłego wydarzenia bardzo proszę pana Michała Zacheję o recytację wiersza Antoniego Słonimskiego Alarm. Antoni Słonimski Alarm. Uwaga! Uwaga! Przeszedł! Koła trzy! Ktoś biegnie po schodach. Trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden wybucha rośnie. Kołuje jękliwie. Głos syren w oktawy opada. I wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. I cisza. Gdzieś z góry
brzęczy, brzęczy, szumi i drży i pękł. W ucho w głąb. Raz, dwa, trzy, seria bomb. To gdzieś dalej. Nie ma obawy. Pewnie Praga. Teraz bliżej. Jeszcze bliżej. Tuż, tuż. Krzyk jak strzęp krwawy. I cisza. Cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga. Odwołuje alarm dla miasta Warszawy. Nie. Tego alarmu nikt już nie odwoła. Ten alarm trwa. Wyjcie, syreny! Bijcie werble! Płaczcie, dzwony kościołów! Niech gra orkiestra marsza spod Wagram, spod Jeny! Chwyćcie ten jęk, regimenty, bataliony, armaty i tanki! Niech buchnie! Niech trwa w płomieniu świętym Marsylianki! Kiedy w południe ludzie wychodzą z kościoła, kiedy po niebie wiatr obłoki gna, kiedy na Paryż ciemny spada sen, któż mi tak ciągle nasłuchiwać każe? Któż to mnie budzi i woła? Słyszę szum nocnych nalotów. Płyną nad miastem. To nie samoloty. Płyną zburzone kościoły. Ogrody zmienione w cmentarze. Ruiny, gruzy, zwaliska. Ulice i domy znajome z dziecinnych lat. Traugutta i Świętokrzyska. Niecała i Nowy Świat. I płynie miasto na skrzydłach chwały. I spada kamieniem na serce do dna. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa! Dziękuję bardzo. Michał Zadyja. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, za chwilę odczytamy apel pamięci oraz dla uczczenia stulecia niepodległości zostanie oddana salwa honorowa. O odczytanie apelu proszę pana majora Romana Fiałkowskiego. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Tarczyna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci przed pomnikiem bohaterów ziemi tarczyńskiej oraz tablicą poświęconą setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, aby uczcić wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę. Wołam z odległych czasów kosynierów naczelnika Tadeusza Kościuszki, żołnierzy Legionów Polskich,
generała Jana Henryka Dąbrowskiego i w Jarosław księcia Józefa Poniatowskiego. Przywołuję podchorąży, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Chwała Bogu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących o odzyskanie niepodległości na polach bitew I wojny światowej. Wołam żołnierzy legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Legionu Puławskiego, I Korpusu Polskiego na Białorusi i II Korpusu na Ukrainie, Legionu Bajończyków, Armii Polskiej we Francji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterskich obrońców Kresów Wschodnich, żołnierzy samoobrony Mińska, Wilna, Lidy, waleczne Orlęta Lwowskie oraz powstańców wielkopolskich i śląskich. Wołam strzelców, sokolik drużyniaków, kadetów, skautów i harcerzy oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Brawo, apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Chwała Bohateru! Przywołuję do nas bohaterskich obrońców ojczyzny w 1939 roku oraz wszystkich żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej. Stańcie do apelu! Chwała Bohateru! Wołam bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Operacji Burza, heroicznych powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki w imię najświętszych dla każdego Polaka wartości – Boga, honoru i ojczyzny. Stańcie do apelu! Bogu, apelu! Przywołuję do nas żołnierzy i mieszkańców ziemi tarczyńskiej, którzy z odwagą i honorem stanęli do walki z niemieckim i sowieckim najeźdźcą o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Chwała Bohateru! Wzywam żołnierzy Polski, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć!
Przybądźcie dziś do nas, wszyscy znani i nieznani bohaterscy rodacy, córki i synowie narodu polskiego, którzy zginęliście w długiej i trudnej drodze ku wolności. Wasze poświęcenie oraz ofiara krwi i życia nie były daremne. Zapisaliście się na trwałe w naszych sercach i pamięci. Dziś wolna i niepodległa ojczyzna wyraża wdzięczność i oddaje wam należną cześć. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny, utrwalone w historii narodowej, naszej świadomości i tradycji oręża polskiego, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Na uczczenia stulecia odzyskania niepodległości Salwa Honorowa. Opaja, patrząc! Drugi szereg do tyłu. Patrz! Na pas! Broń! Do salwy. Honorowej. Trzema. Ładuj. Salwą. Ładuj. Salwą. Ładuj. Salwą. Zabezpiecz. Broń. Na pas! Broń! Przez pierś! Broń! Na prawo! Chodź! Państwo, za chwilę przed pomnikiem poświęconym pamięci poległym bohaterom ziemi tarczyńskiej, walczącym za ojczyznę, nastąpi uroczyste złożenie wieńców przez oficjalne delegacje. Bardzo uprzejmie proszę Państwa, tutaj publiczność, o zrobienie miejsc dla oficjalnych delegacji tutaj obok fontanny. Delegacje składające wieńce. Delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Delegacja Powiatu Piasecińskiego pod przewodnictwem starosty Wojciecha Ołdakowskiego. Delegacja Gminy Tarczyn pod przewodnictwem burmistrz Tarczyna Barbary Gali. Delegacja Rady Miejskiej Tarczyna pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie Mirosława Paliszewskiego. Delegacja Stowarzyszenia Perły Mazowsza, lokalna grupa działania pod przewodnictwem prezesa zarządu Jana Dębskiego. Delegacja pierwszego Gruńskiego Ośrodka Radioelektronicznego imienia pułkownika Jana Kowalewskiego pod przewodnictwem pułkownika Andrzeja Kozyry. Delegacja Komendy Powiatowej Policji pod przewodnictwem zastępcy komendanta powiatowego policji nadkomisarza Rafała Pałdyny.
delegacja Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie pod przewodnictwem zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Mirosława Bozi. Delegacja Ochotniczych Straży Pożarnej gminy Tarczyn pod przewodnictwem komendanta Stanisława Małczyńskiego. Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Poremskiego. Szanowni Państwo, przewodniczących delegacji bardzo serdecznie proszę o wpis pamiątkowy do naszej księgi. Pododdział, baczność! Na prawo! Bacz! Oh.
Nie urodziliśmy się dla siebie, lecz dla naszej ojczyzny, tak powiedział Platon. Wyróżnienie honorowy obywatel miasta Tarczyna otrzymuje świętej pamięci Stanisław Mętak, urodzony w 1914 roku, zmarł w 2004 roku. W dniu 21 czerwca 2018 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tarczynie zostaje przyznane świętej pamięci Stanisławowi Mętlakowi honorowe obywatelstwo miasta Tarczyna. Tytuł jest wyrazem naszego uznania i wdzięczności za działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej, a także niezłomną postawę moralną, heroizm i patriotyzm. W dobie kryzysu autorytetów postawa, jaką przez całe życie prezentował świętej pamięci Stanisław Mętlak, stanowi drogowskaz dla nas wszystkich. Świętej pamięci Stanisław Mętlak był wspaniałym darem dla ziemi tarczyńskiej. Współtworzył jej oblicze, wpisując się w historię naszej małej ojczyzny. Wielką rodzinę europejską wnosimy jako Polacy nasze niezwykłe przywiązanie do historii i miłości do ojczyzny. Świętej pamięci Stanisław Mętlak pozostanie dla wielu pokoleń Tarczynian wzorem do naśladowania. Kapituła wyróżnienia honorowy obywatel miasta Tarczyna w składzie Barbara Galicz, Mirosław Kaliszewski, Janusz Olszewski, Zygmunt Benza, Piotr Woźniak, Krzysztof Olczak. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Kaliszewski, burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. Bardzo prosimy rodzinę świętej pamięci Stanisława Mętlaka o odebranie tego wyróżnienia. Uchwała numer 56/446/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowy obywatel miasta Tarczyna, przytoczona podstawa prawna w sprawie określenia zasad przyznawania wyróżnienia honorowy obywatel miasta Tarczyna. Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznaje pośmiertnie Stanisławowi Mętlak wyróżnienie honorowych obywatel miasta Tarczyna. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tarczyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisano przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Fojczewski. Państwo, jest to dla mnie i dla mojej rodziny bardzo wielki zaszczyt tak honorowe odebrać wyróżnienie za zasługi mojego dziadka. Jestem pełen szacunku i podziwu dla władz oraz całej społeczności Tarczyna za tak piękne pielęgnowanie pamięci o tych wszystkich, którzy walczyli o naszą wolną ojczyznę, często poświęcając to, co najcenniejsze, własne życie. To pamięć, to piękne przesłanie dla kolejnych pokoleń, że dzięki niezłomnej postawie tych wielu bohaterów dziś możemy świętować i obchodzić stulecie niepodległości naszego państwa. Jeszcze raz dziękuję za to wyróżnienie i życzę wszystkim Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowni Państwo, kapituła wyróżniła również świętej pamięci panią Wandę Kobryn jako honorowego obywatela miasta Tarczyna. Urodziła się ona w 1894 roku, zmarła w 1943. Również w dniu 21 czerwca 2018 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tarczynie zostaje przyznane świętej pamięci pani Wandzie Kobryn honorowe obywatelstwo miasta Tarczyna. Tytuł jest wyrazem naszego uznania i wdzięczności
za działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej, a także niezłomną postawę moralną, heroizm i patriotyzm. W dobie kryzysu autorytetów postawa, jaką przez całe życie prezentowała świętej pamięci Wanda Kobryn, stanowi drogowskaz dla nas wszystkich. Świętej pamięci Wanda Kobryn była wspaniałym darem dla ziemi tarczyńskiej, współtworzyła jej oblicze, wpisując się w historię naszej małej ojczyzny. Wielką rodzinę europejską wnosimy jako Polacy nasze niezwykłe przywiązanie do historii i miłość do ojczyzny. Świętej pamięci Wanda Kobryn pozostanie dla wielu pokoleń tarczynian wzorem do naśladowania. Kapituła wyróżnienia honorowy obywatel miasta Tarczyna w składzie Barbara Galicz, Mirosław Paliszewski, Janusz Olszewski, Zygmunt Bęza, Piotr Woźniak, Krzysztof Olczak. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Paliszewski, burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. Uchwała nr 56/445/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania honorowe obywatel miasta Tarczyna. Przytoczona jest podstawa prawna w sprawie określenia zasad przyznawania wyróżnienia honorowe obywatel miasta Tarczyna. Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznaje pośmiertnie Wandzie Kobryń wyróżnienie honorowy obywatel miasta Tarczyna. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tarczyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisano przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Faliszewski. Szanowni Państwo, tutaj dzisiaj nikt nie odbierze tego wyróżnienia tytułu honorowy obywatel miasta Tarczyna, dlatego że trwają poszukiwania rodziny pani Wandy Kobryń. Także na razie to damy do Izby Pamięci w momencie, kiedy znajdą się osoby z rodziny pani Wandy Kobryń, to je przekażemy. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Burmistrz, uprzejmie proszę o zakończenie dzisiejszych uroczystości. Szanowni Państwo, dobiegła końca nasza uroczystość. Pięknie dziękuję księdzu biskupowi za przybycie i ceremonię mszy świętej. Musiał odejść od nas, ponieważ obowiązki zmusiły go, żeby nas opuścić. Panu Marszałkowi, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Stanisławowi Karczewskiemu za objęcie patronatem, przemówienie i obecność. Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Panie Marszałku, czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni, że jest pan dzisiaj z nami. Dziękuję w imieniu moich mieszkańców. Bardzo gorąco jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panu dowódcy pierwszego Wujeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, panu pułkownikowi Andrzejowi Kozerze za współpracę i oprawę wojskową naszej uroczystości. Dziękuję panu majorowi Mariuszowi Woźniakowi, dowódcy dzisiejszych uroczystości wojskowych. Dziękuję panu majorowi Romanowi Fiałkowskiemu, narratorowi apeli pamięci. Dziękuję panu podpórcznikowi Marcinowi Gołasiowi, dowódcy kompanii honorowej. Dziękuję duchownym i harcerzom za pomoc w organizacji dzisiejszych uroczystości. Dziękuję Scholi Tarczyńskiej, która uświetniła dzisiejszą uroczystość. Dziękuję siostrom Śliwińskim za piękny śpiew patriotyczny podczas dzisiejszej uroczystości. Bardzo gorąco dziękuję. Chciałam bardzo szczególnie podziękować laureatowi konkursu patriotycznego, 10. konkursu patriotycznego w pamiątce, panu Michałowi, za jego patriotyczną recytację tego wiersza, jak Państwo mogliście tutaj wysłuchać. Bardzo, bardzo gorąco mu dziękujemy.
Dziękuję moim pracownikom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Bardzo gorąco chciałam podziękować pocztom sztandarowym, którzy dzisiaj tak dzielnie tutaj podczas tej uroczystości są z nami, za ich postawę patriotyczną. Bardzo gorąco dziękuję. Bardzo gorąco chcę podziękować ochotniczym strażom pożarnym z gminy Tarczyn oraz Straży Miejskiej w Tarczynie. Bardzo gorąco dziękuję służbie medycznej, która czuwała, żeby wszystko było bezpiecznie, żebyśmy wszyscy byli cali i zdrowi podczas tej uroczystości. A nade wszystko chcę przede wszystkim podziękować Bogu za piękną pogodę, którą dzisiaj mogliśmy tutaj podczas tych wspaniałych uroczystości spokojnie być. Ciepło, słoneczko nam zaświeciło, troszeczkę pokropiło, zaznaczyło, że Bóg sprzyja nam. Bardzo gorąco dziękuję. Przede wszystkim chcę podziękować Państwu, wszystkim gościom, którym tu może nie wymieniłam z imienia i nazwiska, którzy zaszczycili dzisiejszą obecność tutaj, żeby być razem z nami, żeby zaznaczyć swoją postawą, że ważny dla nich jest patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, ale przede wszystkim, żeby oddać honor tym, którzy walczyli o naszą niepodległość, żebyśmy mogli spokojnie dzisiaj tu świętować stulecie odzyskania niepodległości.